Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z gry PlayerUnknown's Battlegrounds. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. Ja za każdym razem grając w tą grę bawię się wyśmienicie. Miłego oglądania. No to po raz kolejny lot nad kukułczym gniazdem. Lecę na wyspę. Lecimy tędy. Będę skakał na wschód przed rozchokiem. Prosto padlę do samolotu jak najdalej. Strategia Roka. Rok, dziękuję ci bardzo. Jest to bardzo fajna strategia i mi się też sprawdza. Także ma to sens. Raz, dwa, trzy. I właśnie skaczę. I lecimy jak najdalej w kierunku prostopadłym do samolotu. Tak, żeby przed nami nikogo nie było. I mamy przynajmniej jedną stronę czystą zawsze. Tak jak mówiłem, usłyszałem ją u Roka na filmie. Także zobaczymy, jak tym razem się sprawdzi. I mam nadzieję, że na tyle fajnie, że będę mógł ten odcinek wrzucić na YouTube'a. Trzymajcie kciuki, życzcie mi szczęścia. Oby jak najlepiej to wypadło. Dobra, to ten domek jest nasz, czy ten domek, te zabudowania. Trochę daleko. Już się z Karem ktoś zabił, nieźle, co? No, kawałek trzeba będzie przebiec. Także biegnij. No, jesteśmy chyba daleko, a jak daleko od strefy, no to jest wada. Wada i ryzyko tego pomysłu. Ale nie ma rozwiązań idealnych. Oj, kanister, to ja nie chcę. To był żart. Dobra, ale najpierw broń. Ale trafiłem, no. Zabudowania z niczym. Luneta, magazynek. Kolba, amunicja, Red Bull. I magazynek. Tu nic, to idziemy na górę. Kurde, już się czas kończy. A na dachu nic nie ma. Kusza, to ja dziękuję za kuszę. Ale jaja. Nie mam nic, żadnej broni. Wezmę łom, lepszy łom niż nic. Ale... Tu jeszcze nie otwierałem. No dobra. Biegnę z łomem do strefy. Dziwnie się otworzyła, a czy dziwnie? Rzadko widzę, żeby w tą stronę się otwierała. Ten po lewej, czy te po prawej? Po prawej idę szybko przeszabrować. 3 minuty. 3 minuty do rozpoczęcia zmniejszania się strefy, a ona będzie bardzo daleko, także długo będzie się jeszcze zmniejszać, ale no tak czy tak, to czas zaczyna mnie gonić. Oby w tym domu był jakiś karabin. Mm-hmm.
pistolet. Tłumik, bandaż i maczeta. Kurczę, no tak słabo, słabo. Dobra, tu coś jest. Ump. No dobra, biegniemy. Przynajmniej nie jestem bezbronny. Tam olewam ten. Nie wiem, co to jest, jakiś serwis samochodowy czy coś takiego. To postaram się przelutować. Dobra, ogólnie ze strefą to nie jest najgorzej. 30 sekund do rozpoczęcia zmniejszania. Zanim ona się zmniejszy, to jeszcze mam sporo czasu. Także na szybko przebiegnę ten budynek. I to jakieś sklepy są. Nic nie ma. Kamizelka. Jedynka, ale lepsza niż żadna. Wiadomka. Tu nic. Dobra, z braku czasu biegnę dalej. Kurde, no teraz jestem zmuszony, żeby biec środkiem. Tam strzały. Chyba najważniejsze, żeby strefę dogonić. Widzicie, jeszcze jej nawet nie widać. Dopiero w rogach się pojawia niebieska kreska. Blisko się strzelają. Drugi ump. Dobra, jestem 400. Ja tak, kolimator do tego, lunetę do tego. Dobra, trzeba iść. Ten wesoło skakał. Luneta czwórka. Ta kamizelka chyba gorsza. 7-7-200. No raczej. Co my tu możemy? On się jakby czaił na kogoś.
ktoś tu gdzieś nie siedzi. Akurat ta szkoła, ja tej szkoły nie lubię, nie chcę do niej wchodzić nawet. Szkoła mnie przeraża. Może to jakieś wspomnienia z dzieciństwa, ale... Ja złożyłem tą czwórkę. Kurde, ale biegnę przez pola. Dobra, tamte drzewka. Strefa się właśnie domyka. Tam UAS. Może nie głupi pomysł, żeby go zgarnąć. Przejechać w sam środek strefy i tam się gdzieś ulokować. Dobra, jesteśmy prawie przy nim. Z ekwipunku to ja już nic nie potrzebuję. Mam i Red Bulla, i bandaże, i wszystko mam. Dobra, jedziemy tą drogą na razie. Dobra, spokojnie. Na razie jedziemy. Strefa już się domknęła. Dobra, czyli pierwsza w lewo skręcamy. Szukam jakiejś dobrej lokacji na kryjówkę. Na amunicji to mam zapas na 4 lata. Dobrze, jesteśmy mniej więcej w środku strefy. Z dobrym widokiem na górkę. Drzwi nie zamknąłem.
Tam bagi stoi, ale nieużywany. Co mi ten łom targać? Puściutko. Jeśli słyszycie w tle krzyczące dziecko, to moi sąsiedzi. Nie wiem, czy mikrofon zbiera, ale ja słyszę. Trzydziestu graczy pozostałych przy życiu. Ciekawe jestem tylko, jak się zamknie strefa. Kurde, kto nie biegnie? Zaczynam się stresować. Zawsze w tym momencie się zaczynam stresować. No kurde, przecież muszą gdzieś tu iść. No, już, zaraz się dowiem. Dobrze, jest ok. Nawet lepiej niż myślałem. Tylko nie wiem, czy ten dom, czy to dobry pomysł tu w ogóle się kisić. Ten samochód nas zdradza. Czekaj, tam jest środek strefy. No muszą się zacząć przemieszczać ci ludzie. Słyszałem jakieś puknięcie karabinu. Bagi. Nie trafię go. Kurczę. Siedzi tam. Karaluch. Ma lepszą snajperkę niż ja.
Szkoda, że ósemki nie było. Pytanie, czy to on do mnie strzelał, czy ktoś inny. Ktoś tu biega. Kurde. Ale mi serce pali. Chyba zostawiłem go za sobą, tego kolesia. Pytanie, co ja teraz robię? Tam pojechał UAZ-em. Wspinaczka wysokogórska. Dziś. Kurde, jestem na szczycie, koleś. Nic mu nie zrobiłem prawie. Kurde. Ajajajajaj. Niewesoło, niewesoło. Mało strzelam, dużo biegam. Dobra, co się dzieje tu?
Kurde. No co za kalafior. No ale dało się do top 10 wyjść, a teraz tym SKS-em ktoś mnie ubił. No nic. No dobra, już po wszystkim. Już wiecie, dlaczego odcinek nazywa się Dużo biegam, mało strzelam. Udało się zabić tylko jedną osobę. Szczęśliwie dobiłem do top 10, co uwierzcie, dla mnie ostatnio jest rzadkością. Także pełen sukces. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia.